Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z SimCity na moim kanale. W poprzednim odcinku zacząłem wydobywać olej w moim mieście, także jeśli przegapiliście ten odcinek, to link do niego macie w opisie. No a w dzisiejszym odcinku trzeba by się może troszeczkę zająć problemem mieszkańców w tych nowoczesnych fabrykach. Tak jak ostatnio mówiłem, można by tutaj postawić jakąś taką zwykłą megawieżę. Ona kosztuje 120 tysięcy, więc jeszcze troszeczkę nam pieniędzy brakuje, a też cały czas jednak tutaj się płaci za te wszystkie rzeczy, które mi przywożą do miasta, więc może ja sobie wezmę taką obligację na 100 tysięcy, zatrzymam czas, żeby mi tego od razu nie wydali i mógłbym na przykład gdzieś tutaj sobie przymierzyć, gdzie by ta mega wieża się wpasowała. No i to jest chyba idealne miejsce na tą mega wieżę, chyba że na przykład chciałbym ją mieć przy głównej drodze, ale nie, jakby tu się ulepszyło na jakąś lepszą tą drogę, to raczej nie powinno być tutaj wielkiego problemu z korkami. Więc no co, stawiamy mega wieżę w mieście fabrycznym? Czemu nie? Jacyś najbiedniejsi mieszkańcy niech sobie tutaj mieszkają i pomagają nam tutaj w pracy w tych fabrykach, bo też przecież nie każdy dojedzie stamtąd, więc pierwszy poziom mamy, czekamy na jakichś mieszkańców, którzy mi się tutaj zaczną wprowadzać. Jak na razie to chyba nic tutaj nie ma. No tak, bo na razie budują, więc nie ma też się czego tutaj spodziewać. Także na razie sobie to zostawimy, tylko pewnie teraz, skoro jest więcej mieszkańców, przydałoby się może troszeczkę więcej sklepów, chociaż mamy dużo tych stref komercyjnych, więc może nie będę teraz jakichś nowych jeszcze dobudowywał. Sobie na szybko jeszcze powyburzam te tutaj budynki jakieś opuszczone. Jeszcze jakieś tu jest? To jest opuszczone? Tak. To jest zamknięte, przepraszam. Dobra, więc może zburzyłem niepotrzebnie. Aha, i teraz będzie więcej mieszkańców, więc może być problem z chorymi simami, więc chyba po prostu przed samą mega wieżą postawię wam klinikę i proszę mi nie narzekać tutaj na zdrowie. Też na przykład tą drogę, aha, to już jest ulepszone. A, czyli nawet nie trzeba ulepszać, po prostu korków tutaj raczej chyba nie powinno być. Ile tu tych mieszkańców się mieści? Postępy omega CO. Ja nie chcę tu omega CO, w sensie niech sobie będzie, ale ja chcę wiedzieć, ile mieszkańców tutaj mam. W tamtych mega wieżach elit. Aha, bo to jest ten pierwszy poziom. 1200 mieszkańców. Nieźle, dobra. To troszkę mi tutaj pomogło. Możemy sobie nawet ratusz ulepszyć. Super. No, czyli troszkę mieszkańców tutaj przybyło. Nie powinno być teraz problemu, że w tych fabrykach nie ma kto pracować, więc może ja po prostu się zajmę tym, co serio powinno być w miastach fabrycznych. Po prostu więcej fabryk można zrobić. Na przykład tutaj sobie jeszcze gdzieś poszerzyć te strefy. Może nie tymi największymi drogami od razu, żebym nie zbankrutował. Powiedzmy, że tutaj tak mogłaby ta droga sobie iść w ten sposób. Nie wiem, może troszkę większe te strefy też warto byłoby zostawiać, na przykład o, w ten sposób. Tylko czemu to mi się tutaj nie chce ładnie do tej linii przyciągnąć? O, dobra, troszkę dłużej trzeba. Także w tym miejscu jak najbardziej fabryki niech mi się budują. Będzie też trzeba jakieś podłączenie zrobić do tej głównej drogi, bo jak mi wszyscy tędy zaczną jeździć, to się może nieźle zakorkować. Co z tymi? Mnóstwo problemów zdrowotnych. Skoro mnóstwo problemów zdrowotnych, to może, nie wiem, reagujcie na to szybciej, na przykład karetką, albo dołożę pierwsze co to tak i jeszcze na przykład jedną, dwie karetki. Super, więc to powinno teraz troszeczkę lepiej działać. Tutaj z czym był problem? Coś na drogę tutaj narzekał ktoś, ale to chyba już zmienił zdanie. Dobra, żądamy poziomu parku lub handlowego. Serio? Poziom parków? Ja myślałem tu bardziej o większej ilości mieszkańców, a nie o parkach. Poziom parku 20 tysięcy, jak na razie to ja mam jakoś strasznie mało pieniędzy, więc trzeba by troszeczkę poczekać, zarobić. No, wreszcie można jeździć po mieście autobusem. Aha, o to wam chodziło. Co jest tu z tymi autobusami? Chcecie ich więcej? Nie, no wszyscy mają. Ewentualnie tutaj jeszcze w tych nowych strefach fabrycznych można by zrobić troszeczkę więcej tych autobusów, żeby ci mieszkańcy jakoś tutaj mogli sobie łatwiej dojechać. No więc tym będzie trzeba troszeczkę poczekać, bo jak na razie no to właśnie nie mam zbyt dużo pieniędzy. Może gdyby tutaj... Aha, zamknięty magazyn zapełniony. Może ja powinienem sprzedawać tego? Czemu? Chwila, czemu wy tego nie... A dobra, już wywieźli, to po prostu troszeczkę trwa. Czy ja mam w ogóle włączoną sprzedaż tego oleju? Teoretycznie można by go sprzedawać nawet, tylko pytanie, czy warto go sprzedawać. Czy warto sprzedawać olej? Bo niby go troszkę mam, ale oni go używają, tak? Oni go używają. Więc czy gdybym nie zaczął go sprzedawać... Może na przykład włączyć, na chwilkę, dobra. Włączmy sobie sprzedawanie wtedy, może nie będę aż tyle na minusie.
No tak, bo to głównie tutaj jestem na minusie przez tą rudę, którą sobie kupuję, a olej jest więcej warty, także no. Także nie powinienem już aż tyle tracić w tym mieście, tylko mam nadzieję, że wam tutaj wystarczy tego oleju. No zobaczymy, a przynajmniej troszkę więcej będzie pieniędzy i mógłbym wtedy rozwijać tą mega wieżę troszeczkę bardziej. Ale na razie zobaczmy sobie, jakie mamy tutaj konkretnie zapotrzebowania tego miasta. No mnóstwo tych biednych mieszkańców chce się wprowadzać. Na fabryki nawet już spada to zapotrzebowanie, ale nie jest zerowe, więc może ja sobie jeszcze na przykład tutaj rozbuduję lekko te strefy. Tutaj może być taka, powiedzmy, troszkę mniejsza strefa, a tutaj, tylko żeby mi się to jakoś ładnie złapało, choć że tu... O, tak... I to z tym. Dobra, więc mamy tutaj już jakąś troszkę większą siatkę. Jeszcze więcej tych fabryk się tutaj powinno teraz pomieścić. Jeszcze tu na przykład wszędzie. Niech to sobie będzie. Super. No i powinno to zapotrzebowanie jakoś lekko spaść. Spada, tak, spada. Wy byście chcieli park. Ja wolałbym mieszkańców. Ale, no dobra, będziecie troszkę bardziej szczęśliwi i może wtedy się jeszcze więcej... Ale tutaj wzrasta to zapotrzebowanie na tych mieszkańców, a już się chyba nie mają za bardzo gdzie wprowadzać, także będzie trzeba coś... No właśnie, jeszcze jeden ten poziom mega wieży, ale to za chwilkę. Na razie niech mają ten park, będą jakoś może bardziej szczęśliwi tam. W tej mega wieży też nie ma co może dokładać nowych mieszkańców, skoro im tam źle jest. Tu sobie zrobię jakieś połączenie drogą, bo tutaj jest jakaś tragedia przy tej Omedze CO. Mnóstwo tutaj tych samochodów jest. Wychodzi z pracy z Simoleonami, wraca do swojego miasta, super. Czyli pracują tutaj z zagranicznych miast, że to tak powiem, z zagranicy mojego miasta, także to jest fajne. Czy tutaj nie trzeba by wam ulepszyć na przykład tej drogi? Czy tutaj nie macie jakichś problemów, ewentualnie tutaj? Tutaj jest jakaś taka super mała uliczka, to dlatego, dobra. Chociaż przy samej Omedze może być, nie, też jest jakaś, aha, tam była średnia, no dobra. Więc te drogi, najbardziej zakorkowane, można by ulepszyć do wysokiej gęstości. Może to jakoś tutaj rozwiąże ten problem. Czy ktoś w ogóle jeździ tymi pociągami? 1100 coś ludzi, dobra, czyli to korzystają z tego, także bardzo dobrze. Wy sobie wydobywacie, ale macie zapełniony magazyn. Nie dość, że ja sprzedaję to, naprawdę? A mógłbym jeszcze więcej tutaj dorobić tego? Chwilka, czy da się to jeszcze edytować, czy ja już tu nie, wszystko zająłem? Chyba, że wam mógłbym na przykład jakiś jeszcze magazyn dostawić. Chyba nie. Chyba nie. O, dobra, garaż ciężarówki. Z tym jest problem, tak? Szybciej te ciężarówki wtedy będą przewozić to, a tutaj gdzieś pamiętam, że można było jeszcze jakieś te rury robić, tak? Tak, jest, rurociąg platformy wydobywczej. Aha, platforma wydobywcza to jest w ogóle coś innego. Aha, czyli ta platforma wydobywcza to nie jest coś z tego. Taką platformę wydobywczą ja sobie z tego po prostu tu postawię i wtedy się z tym dopiero połączę, okej. Czyli to nie będzie z tym połączone, czyli na przykład to, co wydobywam, tym będzie można sobie sprzedawać, zarabiać na tym, a tutaj prosto sobie olej tłoczyć do naszej fabryki. Czy ja tutaj mogę coś jeszcze rozwinąć? Nie, potrzebuję mieć dużo większy zysk. A żeby mieć dużo większy zysk, pewnie muszę mieć jeszcze więcej fabryk. Na razie tutaj chyba się wszędzie jeszcze nie zbudowali, gdzie by mogli. Zamknięte potrzeba pracowników. No właśnie, więc tą mega wieżę może trzeba by jeszcze rozwinąć. Bo no, tych mieszkańców potrzeba, musi ktoś pracować. Więc taki poziom apartamentów najniższego bogactwa, że tak to nazwę, niech sobie tutaj powstanie. Jeszcze więcej, pewnie drugie 1200 mieszkańców. Ej, serio, dużo tutaj tych mieszkańców się mieści. W tej mega wieży elit, w tym mieście przyszłości, tam się chyba jakoś 600 mieszkańców mieściło na poziom, ewentualnie w tej najwyższej zamożności to chyba tylko 300. A tutaj jest 1200, także nieźle. Także nieźle. Dalej jest problem tutaj, jeśli chodzi o to zdrowie. Klinika na granicy możliwości, naprawdę. A myślicie, że mnie stać na to? Czy ja mogę? O, dobra, bierzemy kolejną obligację na 100 tysięcy. Może nie wydadzą tego od razu wszystkiego na kupno rudy. I jeszcze jedną karetkę. I jeszcze jedno to. I jeszcze jedną karetkę. Dobra, mamy na fulla w takim razie. Jak już rozbudowywać to na całego. Jeszcze przecież karetki chyba tam ze szpitala gdzieś w regionie tutaj do was przyjeżdżają. Jeździ tym ktoś? 4 na dzień. Czas oczekiwania 175 minut. No nie wiem, czy by mi się chciało czekać, lepiej w pociąg chyba wsiąść. Ale niech będzie. Tak, mają prom, mają, więc... Jakby bardzo chcieli. O, i teraz, bum, mamy kolejny poziom apartamentów, apartamenty do wynajęcia i za chwileczkę powinno tu się po prostu to... Tak, już, 1200 mieszkańców od razu. To się za szybko rozwija po prostu. Od razu powstaje i mamy, więc
Może, póki mam pieniądze, to ja wam tutaj jeszcze jeden taki dam, żeby jeszcze więcej tych mieszkańców było. Moduł ratusza? Po co mi moduł ratusza? Wszystko jest już w tym. Można sobie tu jakiś helikopter, ale nie będziemy może na to wydawać pieniędzy. Mogę też sobie dom burmistrza postawić. A co to, burmistrz w megawieży nie może mieszkać? Tylko dom musi mieć? No dobra, niech sobie tutaj ma dom. Tego nie będziemy rozbudowywać, bo nie ma raczej po co, więc dom może tutaj zajmować to miejsce, ale tu dużo ludzi wychodzi. Jeszcze tutaj jest, o, posiadłość burmistrza. To tego jeszcze chyba nie mam tutaj w tym regionie. Nie kojarzę, żebym miał posiadłość burmistrza w regionie, no chyba, że gdzieś już stawiałem. Nie wiem, już sobie zapomniałem. Jeśli pamiętacie, możecie napisać w komentarzu. Dobra, w takim razie na co my tutaj mamy zapotrzebowanie? Na mieszkania widzę, że dalej jest zapotrzebowanie, ale za chwilkę kolejne 1200 mieszkańców się powinno wprowadzić. Także chyba to jest jeszcze czas na większą rozbudowę tych stref fabrycznych. Jeszcze tylko bym sobie sprawdził, czy ja czasami sobie tu na jakąś tą, na ten olej nie wjeżdżam z tymi budynkami. No właśnie, bo tu jest jeszcze troszkę oleju. Tutaj będzie można ten szyb wydobywczy z tej Omegi postawić, nie będzie trzeba tak daleko. Ale tutaj, pytanie, czy ja to będę chciał wydobywać na przykład. Można by sobie tutaj tą drogę tak jakoś postawić, żebym na przykład pamiętał, o... Tutaj nie, tak? Tutaj nie buduję. To jest jakby zajęte na olej, a tutaj w tych miejscach można by jeszcze w takim razie budować. Okej, okay, myślę, że to da mi do zrozumienia, jakbym sobie tam kiedyś chciał coś jeszcze tutaj budować. Nie, 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 coś to musiało znaczyć. Może nie zapomnę. Więc to jest jakby zarezerwowane dla oleju, a więcej fabryk, no to może po prostu sobie tutaj powstać. Super. Ta droga, czy ona jest aż tak potrzebna? Ta tutaj tak odstająca chyba nie, zajmuje tylko miejsce, a więcej się tutaj tych fabryk może zmieścić, czy tam większe po prostu powstaną. Okej, więc tych fabryk powinno wam jak na razie wystarczyć. Widzę, że spada. Na mieszkania spadało, po czym wzrosło. Czyli co, kolejne 1200 osób się tutaj wprowadziło, tak? Dobrze rozumiem? Tak, kolejne 1200 mieszkańców. Zaraz się okaże, że to miasto fabryczne będzie najbardziej zaludnionym miastem w moim mieście. No chwila, czy można sprawdzić, ile ludzi się ma w którym mieście? Pracownicy? Nie. Ja chcę sprawdzić, ile ja konkretnie mam mieszkańców, tak? No dobra, 19 tysięcy tutaj, aha, tutaj mamy prawie 70 tysięcy, tutaj jakieś 15 tysięcy, tu prawie 30 tysięcy. No dobra, to jeszcze do tego mi troszkę brakuje, ale dosyć szybko się to rozwija. No to pierwsze miasto ma tylko 15 tysięcy, tutaj już 20 jakieś. No, także ciekawie i dalej jest wysoki popyt. Jak ja tutaj zacznę się tak rozpędzać z tym, to za chwilkę mi zacznie brakować właśnie jakiejś edukacji, czy zdrowia? Tutaj nie można raczej szpitala postawić, chyba nie. Poziom handlowy? Dobra, poziom apartamentów. Niech będzie, jeszcze jeden. Najwyżej się więcej tych megawież dostawi. Też pamiętajmy, że jakiś most powietrzny by się przydał. Które to już będzie piętro? Za szybko tam megawieże buduje. Za szybko, ale w sumie czemu nie? No, potrzebują, to niech mają. Jak tam z tym? To sobie tutaj wszystko jeździ, tutaj widzę, że jest dobrze. Może ja po prostu, żeby jeszcze jakby zwiększyć zarobki tego miasta, powinienem zbudować na przykład jeszcze jeden szyb naftowy, co wy na to? Taki jeszcze jeden szyb, raczej mnie powinno na to stać i może to wtedy się szybciej zacznie tu wszystko rozwijać, co? Powiedzmy, że na przykład, aha, tylko że za mało pieniędzy mam, 37 tysięcy. 37 tysięcy. Dobra, spłacamy to i bierzemy 100 tysięcy. Bum, mamy pieniądze. Super. Postawię sobie w takim razie tutaj, tylko chwilkę, bo ta droga jest niepotrzebna, a mógłbym wtedy bardziej tutaj sobie to może lepiej postawić, chociaż no nie zburzyła się naprawdę. Taki kawałeczek został. Chodźże tu. No nie za wygodnie to się burzy w tej grze. Okej, się zburzyło. Musiałem główną drogę zburzyć. Więc sobie ją teraz muszę jeszcze naprawić pięknie. No i budujemy w takim razie kolejny szyb naftowy, tak? Cały taki budynek, bo w tym jednym to nie wystarczyło. Zbudowałbym to, no chyba, że tu jakoś bardziej. Albo tak nawet. Może tak nawet. Pytanie, czy ja potem będę mógł jeszcze się dobudowywać do tamtych dróg? Chyba będę mógł. Chyba będę mógł. Zróbmy to w takim razie w tym miejscu. Rozbuduję sobie to i chyba te, tak, mogę je stawiać, chociaż nie za daleko, więc drogę po prostu trzeba tutaj jakąś jeszcze umieścić, na przykład w ten sposób.
Połączyć się z tą drogą. O, i teraz całe to mamy tutaj po prostu odblokowane, więc mogę sobie to... No dotąd, tutaj niestety nie mogę. No ale okej, okay. 1, 2... 3... Tą drogę chciałbym mieć tutaj dłuższą. 4, a to co to jest? Zwiększony kiwon. Czemu jeszcze tego nie mam? 2 razy szybciej. Ja to chcę mieć, ale na razie to trzeba chyba jeszcze poczekać. Okej, i teraz może to moje miasto jakoś porządnie zacznie zarabiać. Od razu 10, czemu nie? Jak już się buduje, to niech będzie. Z tymi dostawami trzeba jeszcze więcej tych ciężarówek, żeby znowu nie było takiego problemu jak tam, że mamy zapełnione magazyny. Dobra, poczekamy sobie na razie z tym. Na razie niech będą 3. No i teraz mamy mnóstwo tego wydobycia, więc ten magazyn po prostu powinien szybciutko się napełniać. Zarobki powinny być już super duże, bo tak naprawdę ja płacę chyba tylko za tą rudę, tak? 7500 na 10. A ile jej się tu mieści? 10. No. Także oleju powinniśmy mieć super dużo. Może jeszcze stąd będę eksportował? Byle mi dlatego wystarczyło. Chociaż możliwe, że oni prosto z wydobycia dostarczają do fabryki Omega CO. Więc gdybym ja na przykład tu włączył eksportuj, to może jakieś zarobki z tego będą. Ależ tu korki są. Co ja mam z tym miastem zrobić? Może jakąś maglew tutaj postawić, żeby z tej mega wieży sobie podróżowali do pracy. Co tutaj? Czemu jesteście smutni? Aha, bo to jest... Nie, czemu jesteście smutni? To jest przez zdrowie? Nie wiem. Dlaczegoś jesteś... Choroba, dobra, myślałem, że to jakiś problem tutaj, że oleju nie macie, czy coś. No i teraz ten dzienny zysk na ropie naftowej powinien po prostu być olbrzymi, bo w końcu włączyłem jakby większą sprzedaż, plus jeszcze produkujemy tego tyle, no że jak nie teraz, to kiedy? Jak nie teraz, to kiedy? Może jeszcze jedno takie, ale to raczej już nie teraz, na razie nam jedno takie wystarczy. Okej, czy wy dalej chcecie tych mieszkańców? No chcecie tych mieszkańców, no. Żądamy poziomu parku lub handlowego. Poziom parku już macie, więc mogę wam tak naprawdę zrobić poziom handlowy, żeby też nie zajmować sobie może tutaj miasta jakimiś sklepami. Widzę, że tutaj nawet te sklepy padają, więc po prostu mogę nawet tą strefę tutaj wymazać, a sklepy sobie będą tam w tej mega wieży, bo tam są ludzie, więc po co... No, tam mieszkają, więc niech mają sklepy przy sobie, a niekoniecznie na przykład on, co wraca z pracy, sobie zakupy zrobi, no wiadomo, no to może, ale ma u siebie w mega wieży sklepy, więc to już tutaj nie będzie jakoś aż tak potrzebne, więc są do wyburzenia, przepraszam was bardzo. O, i teraz jakieś te zyski powinny być troszkę większe może dzięki temu olejowi. Czy tutaj jakiś ruch nie za duży jest troszeczkę? Tu coś się dzieje, czy tą drogę dałoby się jeszcze ulepszyć? Nie, nie dałoby się. No, trzeba by tu zrobić jakąś chyba porządny transport w tym mieście już niedługo. A jak z tymi kolejami? 1300 coś, tutaj 1700. Może ja powinienem, nie wiem, na przykład pociąg pod samą mega wieżę też doprowadzić, jakby oni chcieli do innych miast sobie pojechać. O, tutaj tylko, właśnie, najpierw trzeba tory zrobić. Najpierw tory, także mogę sobie spróbować. Tutaj chyba już oleju po tej stronie nie będę wydobywał, tak mi się wydaje. Zobaczmy sobie, no tutaj już oleju nie ma, tutaj troszkę go jest. Chyba, że te tory bym tędy na przykład poprowadził, przy samej granicy. Tak chyba byłoby najlepiej. Tak by było chyba najlepiej, tylko że trzeba by to też tutaj zrobić jakoś górą. Nałożenie drogi. Chwila. M się daje do góry, tak? Więc tutaj taki sobie mościk, niech nad tym będzie. Może już wyjdę z tego widoku oleju, nie potrzebuję go mieć. Czy tamtej ropy. No i to jakoś, może najpierw stąd sobie poprowadzę i to połączę z tym. No i mamy tory nowe w tą stronę i mogę sobie teraz postawić tutaj ten dworzec. Przy tym jeszcze sobie tylko to połączę z drogą. No i teraz jakby chcieli, nie wiem, z mega wieży pojechać sobie do sąsiednich miast, ewentualnie do mega wieży przyjechać, nie wiem, albo po prostu wsiąść do pociągu, podjechać do fabryk. Jeśli ta kolej jakoś lokalnie działa. Załatw nam tramwaje, burmistrzu. No tramwaj jeszcze nie mam w tym regionie, także też można by o tym pomyśleć właśnie. Albo jakieś tramwaje, albo jakąś maglew, ale to może jeszcze nie teraz. Czy wybudowaliście już ten poziom handlowy? Tak, wybudowaliście go, także kolejny... Który to już jest poziom? To jest 6, czyli teraz robię 7. Chyba, że na 7 zrobimy sobie stację. 7 poziom to chyba dobre miejsce na stację, na ten most powietrzny.
Także tu sobie będzie, wtedy będzie się można z jakąś inną mega wieżą połączyć i oni wtedy nie będą musieli wychodzić na zewnątrz, nie będą robić mikorków w mieście, także super. Pytanie, czy ja mam tak mało pieniędzy, bo tak dużo wydaję, czy, to znaczy wydaję, że ja wydaję, czy oni tak dużo wydają na przykład na tą rudę? Bo niby tutaj sprzedaż powinna być dosyć duża, także nie wiem, a jak tutaj z tym? Dzienny zysk na ropie naftowej, no jeszcze troszkę, jesteśmy tylko jakoś w okolicy połowy, także mogłoby być lepiej. Jak tu w ogóle z tymi wpływami? Mega wieża, tak naprawdę na mega wieży strasznie dużo jakoś, no w sensie nie, że tracimy, ale nie zarabiamy jakoś dużo, jesteśmy powiedzmy mniej więcej na zero. Omega CO nam ładnie tutaj zarabia, obligacje, no to troszeczkę nas to niestety kosztuje. O, widzę, że Omega CO tutaj już wzrosło. Fajnie byłoby jeszcze móc jakoś rozwinąć tą Omega CO, no ale do tego bym musiał to rozwinąć, a do tego potrzebuję tych większych godzinowych zysków. Także no, co ja teraz zrobię? W ogóle wy tutaj nie jesteście tą francyzą tej Omegi CO. Gdzieś przy niektórych fabrykach to było napisane. O, tutaj jest własność i obsługa Omega CO. I pytanie, dlaczego ta fabryka jest własnością Omegi CO na przykład? A ta nie jest. Nie wiem, jak to działa. Dlaczego ci współpracują z Omega Macinie? Czy ci stoją przy jakiejś nowoczesnej drodze takiej? Nie, nie stoją. To ci stoją tutaj bliżej nowoczesnej drogi, a nie współpracują z tą Omegą. Więc nie wiem dokładnie, jak to działa. No bo tutaj też na razie sobie nic więcej nie zbuduje. No to po prostu nie wiem, trzeba liczyć, że kolejne jakieś te fabryki będą powstawały i one będą jednak pracować dla tej Omegi. Bo to by mi się tutaj przydało. Widzę, że piękne zyski mamy. Czy tutaj już się ta stacja zrobiła? Tak, stacja mostu powietrznego, którą tak naprawdę można by wyłączyć. Za mało ControlNetu, to będzie trzeba sobie jeszcze dokupić. Czy ja w ogóle kupuję ten ControlNet, czy ja sobie tak tutaj bez niego żyję? Kup. Ja nie kupowałem w ogóle ControlNetu, chociaż nie był mi potrzebny tak naprawdę. Bo to jest dopiero taka pierwsza rzecz z tych takich rzeczy, no, do ControlNetu, bo Omega CO to działa jakby niezależnie od tego. Ile ja tu już mam mieszkańców? Prawie 30 tysięcy, no nieźle, ale ten korek mi się nie podoba. Może ja po prostu ulepszę sobie tą drogę do jakiejś drogi wysokiej gęstości, tutaj nawet dotąd, pięknie, niech ona sobie tutaj taka większa troszkę idzie. Można też zrobić z tramwajem, ale to może na razie bez tramwaju niech to będzie. No i super, czyli miasto nam się nieźle rozwinęło, 30 tysięcy mieszkańców prawie, za chwilkę będzie jeszcze więcej, jak tutaj się kolejne 1200, wprowadzi. No a teraz dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka i do usłyszenia następnym razem. Cześć, cześć!